południowe, to wschodnie, a było jeszcze północne i zachodnie, czyli taki czworobok, czyli wyrydarz klasztorny, to uległo zniszczeniu. Tutaj do 1964 roku były magazyny GS-u. W tym. Znaczy nie jest w sumie, powiem Państwu, źle. To znaczy ta ściana, jak na pewno... To mi się kojarzy z Breżniewem 60. Z Breżniewem mi się kojarzy 64. Tak, 62 to jest kryzys kubański, mało nie doszło do... To jest herb Bogorii, ten? I tu właśnie na tym gładkim, tym prawie gładkim, bo tak w tym panelnie, to jest herb Bogoria. Bo to jest fundacja przecież jednego z pierwszych polskich rycerzy, który brał udział w pierwszej wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej u boku Henryka Sandomierskiego. Przecież ten portal jest piękny. Tutaj jeszcze 10 lat temu, proszę Państwa, 13. Tutaj na tym terenie zalegała ziemia, takie gruzy, krzaki rosły. Na wysokości do tego frezu, jak widać na ścianie kościoła, był przesypany. Na ścianie klasztoru, tak widać. Do kiedy pan mówi? No do 2000 roku. To zostało zdjęte po badaniu, znaczy poziom pierwotny odzyskany. To jest rekonstrukcja oczywiście. Natomiast tu wszystko było zasypane, to były takie krzaki, gruzy. Tutaj była waga, magazyny GS-u. Balkon to prezesie, on za 400 lat będzie prawytkowy. Balkon to prezesie. No tak, no, ktoś musiał dowodzić. No prawda? Tak, no bo to widać faktycznie. Że to jest tak. Głodny Gierek, stary Gierek. A do wołce pani zapomniała. No. To co z na panie, nie może pani pamiętać.